podium w trzecim konkursie reprezentanta Norwegii, czy też kolejne zwycięstwo Dawida Kubackiego. Dawid, liczymy na to, że to będzie fenomenalny skok Polaka. Jest za 120 metrem chyba lądowanie. Ta laserowo stworzona linia była bliżej, co oznacza, że być może Dawid wygra dzisiejszy konkurs. No za chwilę zobaczymy. 121,5 metra. Taka sama odległość jak Laniszka. Wystarczy. Ale o jeden punkt więcej dodane za wiatr, bo 6,8. Noty 18-punktowe, czyli 54 dla Polaka. No to w sumie powinno wystarczyć do tego, żeby Dawid triumfował w trzecim konkursie turnieju czterech skoczni, żeby wygrał dzisiaj na Bergizel. Nie będzie to tak duża przewaga punktowa nad Kanurdem jak po pierwszej serii, bo ten w drugiej części konkursu skoczył zdecydowanie najdalej. Miał łącznie ta przewaga, to będzie parę oczek nie do odrobienia Bischofshofen na Paul Auseleitner szanse, ale dzisiaj Kubacki okaże się najlepszy. Cieszy się Granerud, bo wie, że w turnieju czterech skoczni jego zapas pozostanie duży. Ale Dawid cieszy się z kolejnego zwycięstwa w tym sezonie, z kolejnego miejsca na podium. No i powiększenia przewagi w klasyfikacji Pucharu Świata, bo Andrzej Laniszek dzisiaj straci do niego 40 punktów. Popatrzmy jeszcze na oficjalne potwierdzenie tego, o czym myśmy już wcześniej mówili. Będzie o 3,5 punkty wyższa nota Dawida Kubackiego. Triumf Dawida, kolejny w tym Polska ku radości tych paru tysięcy, jak myślę, kibiców z naszego kraju nie przypieczętował zwycięstwa biało-czerwonych. Dawid Kubacki na zakończenie historycznego pierwszego konkursu superduetu w Lake Placid. Będzie. Jest! Brawo! 128 pierwszej, 127 drugiej, 127 metrów w serii trzeciej przy nieznacznym wietrze pod narty. 2,8 punktu objęte, ale też świetne oceny. 4,19, 1,18,5, czyli podobnie jak to było w pierwszym skoku, 57 punktów. Polska wygrywa ten historyczny konkurs super duetów w rywalizacji w ramach Pucharu Świata, właściwie Pucharu Narodów. Zatem zdobywamy za ten konkurs 200 punktów w klasyfikacji Pucharu. Oby to była Aleksandra Król. Ruszymy. Przeruszyła Polka, ale Włoszka także ostrożnie, ostrożnie tam na tych pierwszych bramkach. Ona już z tej trasy czerwonej wypadła, ona wie, co to znaczy. Oj, ale proszę, błąd Lucii Dalmasso. Błąd Lucii Dalmasso, Aleksandra Król coraz bliżej brązowego medalu, ale Polka także popełnia błąd, także wytraciła prędkość. No ale Dalmasso kolejny raz szeroko pojechała, kolejny raz zwolniła. Aleksandra Król cały czas, no otwarta droga do brązowego medalu Mistrzostw Świata. Nie ma, mówiłem, była najwyżej ósma na zawodach mistrzowskich, a teraz będzie brązowy medal. Jest tego coraz bliżej Aleksandra Król. Jeszcze ostatnie bramki, ostatnia bramka, jest brązowy medal. Szanowni Państwo, mówiłem przed tymi mistrzostwami, że liczę na dwa medale, a te dwa medale będziemy mieli już dziś. Już dzisiaj, przed nami jeszcze slalom i rywalizacja par mieszanych. Mówię dwa, no bo Oskar Kwiatkowski jest w wielkim finale, a więc ma już na pewno srebro. A Aleksandra Król z brązowym medalem Mistrzostw Świata w Bakuriani. Brawo, brawo Ola. No trudno nie wierzyć w medale, kiedy ma się zawodniczki i zawodników w takiej formie, w takiej dyspozycji. Potwierdzają to wszystkimi startami w Pucharze Świata. No i teraz potwierdzają to także na imprezie mistrzowskiej, w tym najważniejszym momencie, kiedy no są, tak jak są mistrzowie treningów, tak są też mistrzowie Pucharów Świata, którzy nigdy nie zdobywają medali w tych najważniejszych imprezach, na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich. No a Ola Król i Oskar Kwiatkowski pokazują, że zarówno Puchar Świata, jak i Mistrzostwa Świata w Bakuriani są w ich wykonaniu znakomite. No Dalmasso niestety, 2,5 finał i ten mały finał na czerwonej trasie kończy podobnie. Ola szczęśliwa, Ola jest bardzo szczęśliwa, bo jest medalistką. A teraz walczy o Mistrzostwo Świata, trzymajmy kciuki. Oskar Kwiatkowski na bramkach niebieskich.
Dario Kamizel na bramkach czerwonych. Szwajcar także jeździ tutaj znakomicie. Znów to, co mówił Oskar, czyli po prostu koncentracja na swojej jeździe. Bez patrzenia na to, co robi rywal. Tym bardziej, że rywal popełnił teraz pierwszy niewielki błąd. Oskar Kwiatkowski jest z przodu. Jest też tutaj miał trochę szeregu, ale Dario Kamizel nie odpuszcza. Dwie tylko dziesiąte sekundy przewagi Polaka. Oskar Kwiatkowski walczy o złoty medal mistrzostw świata. Teraz Kamizel tam podkręcił troszkę. Obaj popełnili błędy w tej końcówce, ale kto wyjdzie z tej walki zwycięstwo? Polak! Polak, tak jest! Tak jest! Oskar Kwiatkowski ze złotym medalem mistrzostw świata w Bakuriaki. Nieprawdopodobna historia, szanowni państwo. Mamy złoto mistrzostw świata w slalomie, gigancie snowboardowym. Sedaj pa Piotr Žila. Enako izhodišče ima kot Eisenbichler, branilec naslova svetovnega prvaka. Za vodečim Kraftom je zaostajal samo 5.90, se pravi za 3 metre. Dobro. To je pa nov rekord. Odličen skok Žile. Veselje v poljskem taboru, ocene 19-tice prihajajo, 18,5, 1,1 točka vetrovnega odbitka, 105 metrov. To je nov rekord skakalnice. Ja, vidiš, kako se lahko vse obrne na takšni tekmi. Vetrov. Lep doskok, nekaj Telemark. Nakazal je, da je vsem ostalim, če so videli na vrhu, da je treba samo zavestno stopiti v Telemark. O pierwszej serii za dużo mówić nie warto. Warunki z gatunku różnych, ale pozwalające na niezłą pozycję wyjściową polskich skoczków. Dawid Kubacki i Kamil Stoch w finałowej serii zaproponowali skoki dobre, pozwalające marzyć nawet o dwóch medalach. Trochę nikla niszek Krafta, teraz Dawid Kubacki. Siódmy we wczorajszych kwalifikacji. Siódmy w cyklu Rower, wicelider Pucharu Świata. Dobry skok, bardzo dobry skok Dawida, brawo! Bardzo ładnie wylądowany. Myślę, że tutaj 19-punktowe noty też powinniśmy oglądać. 137,5 metra. 1,5 metra dalej niż przed momentem Stefan, ale ma o 2 punkty więcej odjęte za Wiatno, więc tak jakby tej przewagi odległości nie miał. 2,19, 3 noty po 18,5 punktu, 137,5 metra. No więc ta czołowa trójka, myślę, to w tym momencie jest czwarte miejsce. Czwarty Dawid. Jaka jego strata do Krafta? 0,4 punktu, a do Trofeniga 7,2 punktu. I got bribes in Atlanta, just to be in the family.